Wystartowała plus Liga, inaugurację mamy już za sobą, e, oczywiście w przyspieszonym tempie Politechnika i Jastrzębie. Ze względu na Jastrzębie właśnie powiedz sensacyjnie to było w Częstochowie, bo wygrała Częstochowa, choć to drużyna, która osłabiła się, a nie wzmocniła to pierwsza rzecz. E, co jeszcze Ci się rzuciło dobrze, Beniaminek z Gdańska w starciu ze chatów. to spotkanie akurat komentowałeś, a reszta no chyba według planu. Według planu, ale mimo wszystko też podoba mi się zespół Wolsztyna Generalnie wszystkie zespoły pokazały, że mają dość ciekawe składy i będziemy na pewno świadkami ciekawej ligi, emocjonującej. Pierwsze mecze, nie idźmy od razu w takie głębokie oceny, bo to na pewno różnie to może być. Tu decydowała jedna piłka, tu decydowało parę, parę zagrań. Faktycznie jeszcze nie wszyscy równo, to się, mogliśmy się tego spodziewać. Pamiętajmy, że zwłaszcza te nowe, bardzo mocno odmienione zespoły miały bardzo mało czasu. W większości są zmienieni rozgrywający. To jest już kompletna trudność, bardzo duża trudność. I, I ja się nie spodziewam, żeby nawet te najlepsze zespoły mówię na papierze grały od razu poza, poza właściwie skrą, która ma skład bardzo stabilny, to reszta może mieć problemy może mieć problemy, dlatego na przykład bardzo dobrze się pokazała resowia i nie chodzi mi tu o, o, o zwycięstwo nad olsztynem, bo zespół z Olsztyna na pewno nie był faworytem tego meczu. Mecz był na niezłym poziomie. A, a było widać, że Tichacek na przykład bardzo dobrze już współpracuje z tych, w tych najtrudniejszych elementach siatkarskich, czyli krótka, tempo, to wszystko działało na dwie razy dobrze jak na tak krótki okres czasu, z którym on spędził z tymi zawodnikami. Ciebie nie pytałem, a teraz mam okazję. Kto będzie mistrzem Polski? No wszystko wskazuje na to, że walka się rozegra w moim, w moim pojęciu między trzema zespołami, Zaksą, e, Resowią i, i Bełchatowem. Ale w takiej kolejności właśnie? Nie, 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 wiem. Nawet nie chcę wróżyć. Cieszę się na to, że, że nie wiem, i nie, nie bawi mnie nawet takie wróżenie, bo, bo myślę, że każdy z tych zespołów ma ogromne atuty. Atuty skry znamy, a tamte dwa zespoły jakby starają się temu wszystkiemu sprostać. Także I i, mam, i mam, mam przekonanie, że sportowo będą gotowe naprawdę do wyrównanej walki. I, i, I to będzie faktem. Jeśli któryś z zespołów jeszcze tam dołączy, to może być Jaszczębiej, oczywiście. to No może właśnie, być... bo Jaszczębiej nie mówi, że to zespół, który znowu przyszedł rewolucja, w który zainwestowano znów w grube miliony. No coś muszę wybrać. Postawiłem na te trzy zespoły. Jaszczębski uważam, że jest na razie, na razie może mieć, może mieć problemy. Na razie sportowo Jaszczębski Węgiel w moim przekonaniu nie jest gotowy do, do, do walki o, o mistrzostwo. Prosiłem Cię o taki sondaż do Gazety Wyborczej w poniedziałek i fart Kielce u Ciebie znalazł się bardzo wysoko. Znaczy, znalazł się wysoko, jak, jak, jak na. gdzieś chyba umiejscowiłem go między piątką a szóstką. tak? No i dalej, dalej, mniej więcej ten zespół tak, tak oceniam. Zespół z dobrymi zawodnikami, ciekawie zorganizowany. Myślę, że te nowe, nowe, nowe postacie pomogą temu zespoju bardzo. Mówię tutaj o, o rozgrywającym i atakującym. Jest to para ciekawych zawodników z, dobrym, z dobrą jakością gry. Poza tym szeroki skład. Te szerokie składy to nie będzie wyświechtane takie powiedzonko, że się przydadzą. Przydadzą się szerokie składy, są rezerwowi. Wprawdzie zespół ostatnio może nie wypadł tak dobrze jak chciał na dystansie całego meczu, bo jeden dobry set to jest trochę za mało na zakse. Ale to jest ciekawy zespół. Oni i Bydgoszcz to na pewno są dwie solidne, dwa, dwa zespoły, które mogą sprawić wielu zespołom sporo sportowych problemów, bo po prostu będą gotowe grać dobrą siatkówkę. Wojciech Grzyzga, dziękuję Ci za Dziękuję Dziękuję bardzo. Studio. To był, drodzy Państwo, magazyn siatkarski. Do zobaczenia.